Protest w sprawie bocznicy przy ulicy Pocztowej zakończony i podsumowany. Petycję o jej likwidację podpisało około 1000 gnieźnian, którzy wsparli w ten sposób grupę mieszkańców bloków wielorodzinnych, którzy narzekają na transport odpadów budowlanych przebiegający pod ich oknami. Na początku podziękuję w ogóle osobom, które się zaangażowały w zbieranie podpisów. Podziękuję parlamentarzystom, którzy się zaangażowali jakby w pomoc nam. Mam tu na myśli panią Paulinę Henning-Kloskę, mam na myśli pana Tadeusza Tomaszewskiego i mam na myśli tutaj pana Arnta, senatora. No i podziękować w ogóle tym ludziom, którzy jakby pomogli. Tak. Pyta pan, gdzieś zbieraliśmy. No zbieraliśmy wszędzie, bo zbieraliśmy i w internecie przez internetową jakby zbiórkę podpisów i na mieście poprzez jakby nasze zasoby ludzkie. No i udało się zebrać, co wydaje się na warunki tutaj gnieźnieńskie całkiem sporo, bo 1025 podpisów. 1025 osób jest jakby przeciwnych temu, co się tutaj dzieje, przeciwko temu, tej degradacji, bo chciałbym tutaj powiedzieć, że to nie chodzi tylko o nas tutaj, na ulicy Pocztowej, bo po pierwsze ulica Pocztowa nie ciągnie się tylko na tym krótkim odcinku za mną, tylko ciągnie się też jeszcze na skrzyżowaniu tutaj w kierunku Konikowa, ale chodzi też i o Chrobrego, chodzi o Lecha, chodzi o Kościuszki, Dalkowską, Sobieskiego, Żwirki, Wigury, także to jest kawał miasta, które te auta nam rozjeżdżają. No i teraz te podpisy przekazaliśmy, zarówno jak i do Urzędu Miasta na ręce pana prezydenta Tomasza Budasza. Przekazaliśmy też, że do PKP, chcieliśmy się spotkać bezpośrednio tutaj z dyrektorem, ale zostało to nam odmówione i zaproponowano nam złożenie podpisów tylko jakby w formie za pośrednictwem poczty, co też uczyniliśmy na sekretariat. No i czekamy, co dalej, tak, bo ze strony ani PKP, ani jakby, znaczy tak, z Urzędu Miasta mamy odpowiedź, że pan prezydent przekazał to nasze podpisy dalej do PKP, no i jest całym sercem za nami. No i teraz czekamy, jakie dalsze kroki będą w tym kierunku, co miasto zamierza zrobić. Tak, domagamy się w ogóle zmiany tej całej sytuacji, którą tu mamy, czyli zamknięciu jakby działalności tej bocznicy, ewentualnie tak zorganizowaniu ruchu tutaj, dojazdu, żeby nam nie kolidowało to w naszym życiu. Ponieważ tak jak cały czas podkreślamy, stwierdzenie, że nie można zabronić dojazdu tutaj, to jest łamanie pewnych praw przedsiębiorcy, ale nie robienie nic łamie nasze prawa do normalności życia, tak? Krótko mówiąc, prawa nasze konstytucyjne, które tutaj są też nie do końca przestrzegane. Problem jest trudny do rozwiązania. Żeby go rozwiązać, trzeba poszukać lokalizacji zastępczej dla obecnej bocznicy. My nie twierdzimy, że łatwo było, łatwo jest w ogóle rozwiązać ten problem. Mamy świadomość, że to jest trudne zadanie. Ono może trwać nawet latami, ale ten problem po prostu już zaistniał. I tutaj ja chciałbym podziękować mediom, wam państwo, że w ogóle się tym zainteresowaliście i we właściwy sposób go relacjonowaliście. Dlatego, że jeśli problem pojawił się od 2019 roku, to wtedy z panem Sławkiem żaden parlamentarzysta na ten temat właściwie nie chciał rozmawiać. Nie widział problemu. On był znikomy, a on już wtedy istniał. Natomiast dzięki wam ten problem stał się, można powiedzieć, nawet ogólnopolski, sytuacja została przedstawiona i w telewizjach ogólnopolskich, w telewizjach regionalnych. I to taka zasługa i my mamy taką też prośbę, żebyście dalej to robili, bo my będziemy na bieżąco was informowali. Ale wracając do tego, co tutaj naszym zadaniem było przede wszystkim na początku nagłośnienie sprawy, żeby uświadomić i mieszkańców, i wszystkich, którzy mieszkają w Gnieźnie, że jest taki problem i on będzie narastał z każdym następnym rokiem, bo wiemy, jaki jest plan zagospodarowania dla tego regionu naszego miasta, że tutaj będzie rozwijało się budownictwo wielorodzinne w najbliższym sąsiedztwie, więc to będzie kumulowało później w przyszłości tylko dodatkowe problemy. I my robimy wszystko, żeby ten problem sięgał jak najwyżej, a mianowicie udało nam się, tutaj muszę powiedzieć o Robercie Gawle, bo dzięki swoim jakimś znajomościom, jeszcze będąc senatorem, udało się dotrzeć do przewodniczącego Senackiej Komisji Infrastruktury, pana senatora Jana Hamerskiego, który wysłał list nie do PKP, bo PKP odpowiada na wszystkie listy tak samo. Nawet odpowiedziało nam tak samo na listy zawarte z podpisami, tak jak odpowiedziało parlamentarzystom, więc traktują nas trochę jak, nie chcę używać brzydkich słów,
ale widocznie pan senator wie, jak zadziałać i skierował pismo do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. A zatem problem sięga już najwyższych szczebli władzy i mamy nadzieję, że coś z tym będzie robione, że to nie będzie odbijanie piłeczki my do PKP, PKP zrzuca na samorząd, żeby organizowało tutaj transport drogowy i tak dalej, tylko mamy nadzieję, że ktoś wreszcie się nad tym pochyli. Zauważy, że niepotrzebnie remontowano tą bocznicę w latach 2019-20, że można było już wtedy pomyśleć, żeby to zrobić w innym miejscu. No i wreszcie ten problem zostanie rozwiązany. Pięć kamienic we wspólnocie zamieszkuje około 80 osób.